Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś jednemu z najbardziej popularnych fantomów szkoleniowych w ofercie medyczny.pl. Manekin Little N z funkcją QCPR firmy Laertal to świetne narzędzie do nauki RKO. Omówię budowę, parowanie z aplikacją, informację zwrotną udzielaną przez fantom. Jeśli materiał okaże się być pomocny, zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. Manekin medyczny jest dostarczony w wytrzymałym kartonie. Wewnątrz pudełka znajdziemy wiele akcesoriów, w tym listę wszystkich elementów zestawu. Fantom, na którym skupimy się później, torbę na manekin pełniącą jednocześnie rolę maty do ćwiczeń, instrukcję, kartę gwarancyjną oraz elementy zapasowe, w tym skórę twarzy, płuca, element krtani i baterie zasilające zestaw. Kiedy przyjrzymy się manekinowi, zauważymy, że ma on wyraźnie zarysowane takie elementy jak mostek, żebra i żuchwę. Żuchwa posiada mechanizm blokady, który uniemożliwia wentylację bez prawidłowego udrożnienia. Po odpięciu skóry z torsu, demontażu płuc i wyciągnięciu mechanizmu zobaczymy sprężynę i miejsce na umieszczenie baterii. Manekin działa z wykorzystaniem dwóch baterii AA, bez których Phantom nie prześle informacji do aplikacji mobilnej. Aby sparować manekin z aplikacją, należy położyć urządzenie mobilne w okolicy fantoma i wykonać kilka uciśnięć. Po sparowaniu wystarczy przycisnąć OK i można już przejść do wyboru treningu. W panelu aplikacji będziemy mieć do wyboru dwa rodzaje ćwiczeń: pełen trening CPR lub trening uciśnięć. Możliwość treningu z aplikacją to nieocenione wsparcie podczas ćwiczeń. Interaktywny trening daje nam wgląd w szybkość i głębokość uciśnięć, a nawet w objętość wentylacji. Jeśli będziemy uciskać zbyt płytko, wskaźnik w formie linii nie dotrze do dolnego pola. Jeśli nie zezwolimy na relaksację klatki po uciśnięciu, to z kolei wskaźnik nie dotrze do górnego punktu. Jeżeli będziemy uciskać za szybko lub za wolno, będziemy mogli to łatwo ocenić na wykresie, na którym strzałka będzie się odchylać odpowiednio w prawo przy zbyt dużej prędkości lub w lewo przy za małej. Objętość wentylacji może być oceniona na trzecim wskaźniku, gdzie po wykonaniu oddechu zobaczymy, jak płucka zaświecą się na zielono. W przypadku błędnej techniki aplikacja poinformuje nas za pomocą kolorów i strzałek, jakie elementy muszą być poprawione już w trakcie treningu, dzięki czemu nie będziemy utrwalać tych samych błędów. Podsumowując, Phantom Little N QCPR wyróżnia się wieloma cechami, takimi jak przystępna cena i możliwość sparowania z aplikacją. W zestawie przychodzą już akcesoria takie jak zapasowe płuco czy mata do treningu. W razie potrzeby wszystkie niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie medyczny.pl. Jeżeli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, to zachęcam do zostawienia go w sekcji komentarzy tego filmu, napisania do nas maila czy zadzwonienia. Z przyjemnością pomożemy.